Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. W ramach tarczy antykryzysowej do końca maja bieżącego roku starosta suwalski udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie przekraczającej 44 miliony złotych. Najwięcej pieniędzy podmioty zmagające się z ekonomicznymi skutkami pandemicznego kryzysu otrzymały w postaci pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności. Wypłacono im aż 21 milionów 155 tysięcy złotych, informuje starostwo powiatowe. Pokaźna kwota trafiła do firm w postaci dofinansowań części kosztów wynagrodzeń dla pracowników. W obszarze obsługiwanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach z tej formy pomocy skorzystały 453 przedsiębiorstwa. Przekazano im dofinansowania dla ponad 3600 pracowników, a ich łączna wartość to ponad 12 milionów 220 tysięcy. Samozatrudnieni również sięgnęli po pomoc udzielaną przez starostę. Dofinansowanie wypłacono niemal 1200 osobom, a łączna wartość tego wsparcia to 5 milionów 235 tysięcy złotych. Jak przypomina suwalskie starostwo, pomoc w ramach tarczy antykryzysowej wciąż jest udzielana. Oczywiście trzeba spełnić określone warunki jej uzyskania, a wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa. Efekty dotychczas udzielonej pomocy finansowej widać wyraźnie w statystykach Urzędu Pracy. W styczniu bieżącego roku w suwalskim pośredniaku zarejestrowanych było zaledwie 2505 bezrobotnych osób. Miesiąc później 2555. W marcu mieliśmy największą liczbę bezrobotnych, 2571 osób. Kolejne dwa miesiące to już spadek. W kwietniu bez pracy pozostawało 2498 osób, a w maju zaledwie 2343. W tych samych miesiącach pracę znajdowali ci, którzy, nie oszukujmy się, po prostu chcieli ją podjąć. W styczniu było to 101 osób, w lutym 133, w marcu 189. W kwietniu do pracy poszło aż 217 osób, a w maju 209. Aktualnie tylko w Suwałkach i powiecie ziemskim wolnych miejsc pracy znaleźliśmy niemal 160.